Dobra, jesteście gotowi? Zrobimy go sobie na stójkę, bo on ma, zobacz, to jest pick-up, nie? Czyli dupa powinna być lekka. Mało tego, ten samochód w standardzie ma napęd naprzód. I mój pomysł jest taki. Usuwamy mu przedni zderzak, ładujemy mu napęd naprzód, bo ja zrobiłem teraz konwersję na 4 koła. Dajemy opony dragowe, miękkie zawieszenie i robimy na stójkę na wsteczny. Co wy na to? Kurczę, ja próbuję automatycznie driftować, kurde, tym samochodem. Ale to nie tak. Ten samochód nie jest do, kurczę, driftowania. Znaczy, może i jest. Wiecie co, ja mogę sobie go odebrać jeszcze raz i drugą wersję zrobić pod drift, nie ma problemu. Tylko wiecie, ten samochód jest w Karpasie, on nie jest dostępny dla na przykład osób, które grają przez Game Passa, no nie? Trzeba kupić sobie ten dodatek, pakiet samochodów. Ja dzisiaj na klawie, bo mi się nie chce fanateka, co? Nie wierzę ci, nie wierzę, coś ty kręcisz. Napis diesel, benzyniaka założyłem, V6 2.8, to jest dziwny silnik, ja nie wiem skąd ten silnik jest, on jest chyba z nienacka. 2.8, V6? Odebrałem właśnie AMG One, spoczko. Ja jeszcze nic nie robiłem z tej playlisty, a tak pomyślałem, że zrobimy sobie razem na streamku, bo czemu nie? Dobra, na shooterku trochę driftuję. Ale nie lubię driftować z samochodami z zapędem na 4 koła. Może kiedyś sobie popróbuję na kierownicy, ale jest to takie mega nieintuicyjne dla mnie. I wbijamy. Dobrze. I teraz tak. Najpierw zresetu... Chociaż nie, bo on ma tutaj silnik już chyba najcięższy. Chodzi o to, żeby najcięższy silnik mu wrzucić. Ten 800 kg, a ten 900 po upgrade'ach. No i największa pojemność i V6, więc to spory klocek musi być. Tylko trochę mało mocy, no bo 450 koni mechanicznych, no nie mało trochę. Ale z drugiej strony 906 kg wagi, no powinno to podnieść, zobaczymy. Dałem tu turbo sprężarkę, inaczej, dałem sprężarkę odśrodkową, a możemy właśnie jeszcze turbo sprężarkę dać i wtedy zyskamy trochę kunia. Dobra, tak zrobimy. No i napęd oczywiście naprzód. Ty, a czekaj, coś sprawdzę. Okej, wszystko w porządku. Napęd naprzód. Wywalamy przedni zderzak, żeby nam nie przeszkadzał. Tylny wywalamy, żeby mieć mniej wagi z tyłu. Tak, zmniejsza nam się waga, super. I tutaj mamy spoiler, który no generalnie nie jest spoilerem. I to też sobie wyrzucamy. Uwaga, te z boku relingi ważą kilogram według Fordzy. Według Fordzy to waży kilogram, no ciekawe, bardzo ciekawe. No nie będę, wiesz, wnikał, jest jak jest. No i słuchajcie, no malutko chyba tych koni, co? Chociaż nie, już się zwiększyło do 563, ale. Nie, no moment obrotowy też jest chyba w porządku, 644 Nm. Może uda się to podnieść, tą drezynę, zobaczymy. Pokombinujemy różne tuningi. Pomalować, tak? Dobry pomysł. Dobrze, że powiedziałaś to akurat teraz, bo już wychodziłem z tuningowni, to sobie go pomalujemy. Zobaczymy, co tam ludzie powymyślali do tego auta. A kto tu Bugatti stoi? Siemson? To Siemson! Siemaneczko! Patrz, coś zrobił drewnianą pakę. Mam nadzieję, że nie będzie cięższa od zwykłej. Nie no, śmieję się, to nie ma znaczenia. Co byś zrobił, będąc chorym na alergię i się nudził? Grałbym, kurde. Tuning, robimy tuning tego auta. Dobra, możemy zostawić, tak? Próbujemy... Tak, będę mógł teraz strzelić ze sprzęgła. O kurczę, no właśnie, bo naprawiłem sobie sprzęgło w grze. Super. To się przyda. Dajmy z tyłu pozytyw, będzie śmiesznie wyglądać. Tu możemy zostawić. Teraz tak, przód dajemy sztywno. Chyba mamy furę gotową. Zobaczmy, jak to jeździ. Czy to w ogóle jeździ? Opony dragowe są. Fajne malowanie na boku? Czekaj, zaraz pokażę. No a jak? Ej, pasuje! Ja nie wiem, co to za malowanie, chyba jakaś firmówka. Okej, tu jest kawałek drogi, siema Siemson. Siemson już się wita nikiem od razu, nie? Ej, i zrobiłem z tyłu pozytyw, więc koła zamiast tak są w negatywie, to są jakby do środka, wiecie o co chodzi, nie? Jak dyfer zablokować? Musisz wejść tam w opcję dyferencjału i dać na 100% i masz blokadę. No dobra, a właśnie nie wiem, czy standardowy silnik byłby cięższy? Wiem, że standardowy silnik słabo się podkręca, ale to jest diesel, więc może uda się uzyskać większy moment obrotowy od silnika. O kurde, ty, widzieliście jak się zatrzymał ładnie? Jak go buja fajnie. Jest szansa, że stanie na koło?
Dobra, jesteście gotowi? Od razu ty! Od razu stanął na koło! Tak coś czułem, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej możemy to zrobić. Więc pojedźmy trochę do przodu. Au! Nie uderzaj we mnie! Pojedźmy trochę do przodu. No kurde! Nie uderzaj, ja muszę cofać! Pojedźmy trochę do przodu, pyk. I teraz wsteczny. Okej, okay, czego nam tutaj brakuje? Może jeszcze miększe zawieszenie? Miększe, albo obniżmy z przodu, kurde, nie chcę obniżać z przodu zawieszenia, bo jak obniżymy z przodu zawieszenie, to wtedy samochód tak daleko nie stanie, nie? Ale możemy trochę dać miększe, tak, bo jest dość twardo teraz ustawiony. I może z tyłu dajmy nisko? Nie, to chyba nie będzie dobrze. Może coś takiego spróbujmy i zobaczmy teraz. Pod górkę jeszcze? Ja myślę, że stanie na prostej nawet. No już wstaje, wiesz, bez problemu, tak? Tylko za nisko jeszcze. 1.6 to jest 1.4. To jest chyba 1.4, co tu zainstalowaliśmy. Jeszcze jest 1.8. Siema Fabi, siemaneczko. Dobra, zobaczymy teraz. Trochę do przodu i cofamy. Ło! Turbolag! Turbolag! Albo ja źle sprzęgło puściłem. Chyba za wcześnie sprzęgło puściłem. O! Ty, ale tak samo jak tamten silnik, nie? Mimo, że mocy ma dużo więcej. O! Czekaj, tu chyba pójdzie. Tu chyba pójdzie na tym silniku. A 1.4 i takiego powera ma? To jest 1.6? Wydawało mi się, że 1.4, okej. Ała! Spróbuję drugą stronę. No chyba nie ma silnika dobrego do tego auta. Powinna być taka V8, nie? Taka super ciężka V8. I on by wtedy stanął. Bo teraz tak sobie staje, wiesz, taka bieda jest trochę, no nie? Bez szału. Z napędu na 4 koła czasami jest lepiej? O! Próbuję go jakoś rozbujać. Okej, okay, no to ostatnia deska ratunku. To będzie jazda pod górkę. Może ja powinienem właśnie te opony, wiesz, lepiej rozgrzać czy coś? 1.8 spróbować, no właśnie, też się zastanawiam, czy uzyskalibyśmy może jakiś lepszy moment czy coś? Nie mam pojęcia. Dobra, wsteczny. Tutaj mam trochę pod górkę. Nie ma szans, ty! Volkswagen nie dowozi niestety. A taki fajny pick-upik, czyli co, no, jak dla mnie to furę trzeba zrobić do driftu. Robimy do driftu. No, co mam tutaj zrobić z tym samochodem? Jak nie chcę stawać na koło, a mi się wydawało, że będzie idealna fura, no nie? Ale jednak, kurczę, dobór silników też ma znaczenie. Hamulce i zawieszenie, oczywiście, uwaga, jesteście gotowi na glebę? Jesteście gotowi na glebę? Uwaga, 3, 2, 1. Dobra, jesteście gotowi? Zobaczcie, jak to wygląda. W sumie wygląda spoko, nie? Nie mamy tych zderzaków. Powinienem jeszcze dodać na pace te takie relingi, one fajne były. Malowanie jest zajebiste, ktoś dał drewniane wykończenie na pace, super. Fajnie by było, jakby można na tej pace coś położyć sobie, postawić. Na przykład jakby można było w Fordzie, wiesz, coś takiego zdobyć, żeby można było sobie doczepić coś do samochodu. No, o, na przykład spoko by było to, jakby do samochodu można było sobie takie kosmetyczne rzeczy dodawać, na przykład jak macie w The Crew 2. Tylko, że tam jest trochę przesada, nie? Można jakiegoś miśka dać na dach, coś takiego, ale w Fordzie fajnie by było, jakbyśmy mogli na dach dać sobie, tak jakiegoś samochodu, tak jak na przykład tutaj Supry, nie? Moglibyśmy dać sobie opony do driftu. Wiesz, takie dodatkowe, że jedziemy niby na jakiś zlot driftowy. I to by było jako taka rzecz kosmetyczna, która nie wpływałaby na statystyki samochodu w żaden sposób. Co myślicie o czymś takim? I jadę sobie już na zakręty, zobaczymy, co ten samochód potrafi, czy będzie to driftować, czy nie. Mam nadzieję, że tak, zobaczymy. O, dzięki ziomek, że mi popchałeś. Myślę, że sam nie dałbym rady tak zarzucić. O, nie jedynka, trójkę chciałem.
Okej, myślę, że spokojnie możemy tutaj zwiększyć ciśnienie w oponach z tyłu, bo jeszcze nas trochę za słabo tutaj rzuca i możemy stabilizatory dać na sztywniejsze, żeby łatwiej zrywać przyczepne. Wtedy wszystko będzie takie ultra sztywne, mam nadzieję. Dobra, zobaczmy teraz. Idziemy w drugą stronę. Kurde, malowanie 1% klub. O właśnie, tą bębkę muszę zrobić do driftu. Kurczę, popadało, teraz nie mam porównania, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Dobra, jest ślisko, więc no kurczę, jest lepiej, tak? Zobaczymy przy wyższych prędkościach. Okej, nawet tą czwórkę ciągnie jako tako, chociaż biegi trochę skróciłem. Widać, znaczy czuć, że trochę mocy jest mało, wiecie? Przydałoby się tak jeszcze z 200 koni. No 200 może nie, ale tak ze 100. To tak samo jak z tą stójką. Chyba przesadziłem z tymi stabilizatorami. Tutaj można by było go jeszcze trochę lepiej dokończyć. Czuć, że ten przód jest taki najcięższy w tym samochodzie, nie? I łatwo ta dupka tutaj jednak lata. Chłopaki już się pewnie nie cierpiło, już by chcieli robić robić time trial. Nie time trial, jak to się nazywa? No triala po prostu, nie time triala, tylko triala. Wspólnie, zaraz sobie skoczymy. No kurczę, ślisko jest, nie mam teraz porównania, ale wydaje mi się, że da się nim polatać. Pójdę sobie jeszcze do miasta, zobaczę jak jest w mieście. Chodźmy sobie tu. Powiem wam, że idzie się namachać z tą kierownicą teraz. Naprawdę. To no, jak to ma nie latać? Nawet na tył silnik z przodu to lata. Wszystko się zgadza. Lubię bardzo na przykład Porsche markę, ale tam są silniki z tyłu przeważnie. No i nie da się tym za bardzo driftować. A ja bardzo lubię driftować w tej grze. Jest takie wow, lightowe i przesterowałem. O nie, pabika rozwalę. No, chyba jak prawie każdym samochodem tego typu, co? Chociaż tu konwersję napędu zrobiliśmy. A właśnie niekoniecznie też tak jest, nie? Bo zobaczcie, BMW M8 miała w standardzie napęd na 4 koła. Zrobiliśmy na tył, strasznie mnie to boli, dlatego cały czas to powtarzam. Że no kurczę, dlaczego taki piękny samochód, no perfekcyjny do driftu, dlaczego on nie lata? No, nie rozumiem. Zrobiliśmy, zobaczcie jaki klasyk w środku. Sztos, nie? Te stare Volkswageny, kurde. W ogóle ja wiem chyba jak gościu pomalował tą pakę na kolor drewniany. On cały samochód zrobił na drewniany, a potem pomalował naklejkami resztę, bo nie wiem czy wiecie, ale jak jesteście w edytorze naklejek, to nie da się nic nałożyć na tą pakę w środku. Serio, próbowałem dzisiaj, nic się nie da nałożyć. Przesterowałem. No jest taki gwałtowny, to pewnie trzeba by było coś jeszcze dopieścić w tych ustawieniach. Bo no tutaj jest jednak ten tył lekki, nie? I on chętniej sobie potrafi przesterować niż każdy inny samochód, który jest jednak zabudowany bardziej z tyłu i cięższy przez to. Ale da się, no! Ciekawa furka!